Koleżanka Kruścic zabiera głos. Nie, no ja bym chciała tylko powiedzieć, że ja podejrzewam, że odkąd zaczęła się ta cała sytuacja z porządkowaniem, no z nową ustawą dotyczącą w ogóle segregowania śmieci, to na pewno to pismo dla mnie świadczy o tym, że w wielu sprawach było dużo niedociągnięć co do tego nauczenia ludzi segregowania, bo rzeczywiście na początku był to totalny spontan, to znaczy kto miał miejsce, kto sobie załatwił, to miał dzwony, pyk, sadził do siebie. Ja nie ukrywam, że wiele lat było tak, że próbowałam, no bo mieszkańcy jakoś się dopominali, żeby takie dzwony na przykład powstały na osiedlu i był problem miejsca, bo były wymogi, że trzeba było mieć teren, że trzeba było na chodniku to postawić i tak dalej. I wiem, że zawsze był problem z tym, gdzie to postawić i co z tym zrobić. W tym momencie ja mam takie wrażenie, że teoretycznie troszkę się pewne sprawy sklarują, klarują na osiedlu, bo właściwie każda wspólnota mieszkaniowa właśnie przez to, że ma podpisane, że to są te umowy wywozu śmieci, to mamy przecież teraz mamy kosz ten żółty do segregowania śmieci. Owszem, zależy od ludzi, czy oni będą to segregować, tak, czy nie. No niestety, można mówić, ale jak sami widzimy, to my jesteśmy po prostu brutasy, no ludzie, my ogólnie, no bo sami, tak, bo to jest takie mówienie, no szukaj innego, rób tu zdjęcie, że ktoś wsadził, czy nagraj, że ktoś nie do swojego kosza wrzucił, no to jest przykre, ale rzeczywiście takie rzeczy się dzieją, no i to trzeba tłumaczyć od początku i od siebie trzeba też egzekwować pewne działania, żeby może to zmieniało się na korzyść, więc tak naprawdę teraz, jak oni chcą robić czystkę, żeby właśnie, żeby ludzie płacili na domkach, bo mają taki pomysł, że właśnie są tam nieuczciwi, nie płacą i przerzucali teraz dzwony na osiedla, gdzie teoretycznie pewne sprawy są już rozwiązane, to nagle te blokowiska znowuż będą otoczone samymi śmieciskami i tymi dzwonami, które tak naprawdę teraz okazuje się, że być może nie będą tego spełniały swojego przeznaczenia. Kończę. Amen. Chciałem powiedzieć, że działkowcy tłumaczą się tym, że przenoszą śmieci i... Pokaż się do kamery. No i tak jest ładnie. Ale my cię nie słyszymy. My cię nie widzimy, o co to jest. Tłumaczą się tym, że jak oni płacą w domu, to nie będą dwa razy płacić za śmieci. Niech się zapoznają z ustawą. Kolega, ktoś jeszcze chciał? Jeszcze pan Rojewski. Znaczy tutaj tak właściwie wiele rzeczy zostało powiedziane na temat dzwonów. Ja tylko śmiem twierdzić, ponieważ akurat pod moim balkonem niedaleko stoją dzwony. I rzeczywiście w momencie, kiedy weszła ustawa, to było apogeum, bo sam obserwowałem z balkonu, rano MPO wywiozło, wyczyściło wokół dzwonu, rano wstaje, a tam były wielkie kupy. No, jeżeli ktoś w nocy podjeżdżał, no to trudno mi z odległości 200 czy 300 metrów zobaczyć numer rejestracyjny samochodu, czy zadzwonić, bo to było na zasadzie, otworzył klapę, wywalił przyworki i pojechał, nie? Ale niektóre samochody znam, akurat może pozytywnie mieszkańcy z Grębałowa zachowywali, bo podjeżdżali i tylko rzeczywiście same buteleczki, no ale byli też tacy, w tej chwili troszkę to przycichło, już to co było dawniej za godzinę w nocy gromadzone, to w tej chwili tydzień czasu, jakby to już ta fala przeszła, ludzie poczyścili, myślę, że to się uspokoi, natomiast tu ma Renata rację w zupełności, że no, jeżeli MPO pójdzie w tym kierunku, to nie dość, że pozbawią tutaj mieszkańców, czy domków jednorodzinnych, czy jakichś osiedli, dzwonów, gdzie się ludzie nauczyli segregować, to z naszych bloków zrobią niedużą lamusownię, no. To tutaj działanie to jest moim zdaniem troszkę niesłuszne. Kolega Zaleński, kolega Dziedzic, a później w drugiej kolejności kolega Kama. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ten system jest doskonały. To sami widzimy i będziemy się, podejrzewam, jeszcze długo uczyli, czyli my jako mieszkańcy, jako obywatele segregacji i tego, w jaki sposób segregować i jak to ma ten system działać. Zresztą myślę, że to będą prowadzone jakieś ze strony MPO i w ogóle miasta, Rady Miasta Krakowa, jakieś poprawki do tej uchwały, bo to, co Państwo, żeście poruszyli sprawę tych śmieci, to ewidentnie widać, proszę się przejechać teraz, w jaki sposób się ludzie zachowują, bo to też świadczy o kulturze i o cwaniactwie drogą.
wyrzucają, hurtem śmieci wyrzucają teraz do ulicy Gustawa Mornika, bo jest ciemno, jest nieoświetlona. Więc to jest najlepsze miejsce, żeby te worki ze śmieciami, co pozbierają w domu, nie chcą albo mają niepodpisane umowy, a nie mogą podrzucić podzwony, to wyrzucają znowu do rowu. Albo by limit przekroczyli. Albo by limit przekroczyli. Nieistotne. W każdym razie jest to jeszcze naprawdę dużo do zrobienia. Ja wiem, w jaki sposób spółdzielnie i wspólnoty się zabezpieczają. Na przykład u nas jest tak, że spółdzielnia inwestuje w zadaszenia śmietników, zamykania. I myślę, że to jakiś problem trochę się rozwiąże, bo nie tak łatwo będzie wtedy podejść i przerzucić ten worek ze śmieciami. Dzwony u nas dalej istnieją i nie spotkałem się z tym od tego momentu wyjścia od 1 lipca, żeby były zarzucane cudzymi workami u nas. No nie wiem, no jakoś ta segregacja dalej postępuje, chociaż widać ewidentnie, że segregują ludzie, bo jak mają ten żółty kosz na szkło zielony i reszta niebieskich, widać ewidentnie, że jest ta segregacja robiona. Ja myślę, że to potrwa chwilę. I liczę na to, że generalnie no, wcześniej czy później to musi być uporządkowane i segregacja musi być po prostu taka, jak jest w innych krajach Europy. Kolega Dzielnicka, zapraszam. Ja tu chciałbym się odnieść, moi drodzy, do czegoś takiego, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przygotowanie w ogóle wprowadzenia nowej organizacji odbioru śmieci w Krakowie było w ogóle nieprzygotowane. To był w ogóle jakaś chaos. kompletna bomba. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli ludzie wystawiają w danych dniach śmieci do odbioru i stoją te śmieci przez 2-3 dni, bo tak było w Grębałowie, i to zarówno śmieci te, które są do kompostowania, czyli organiczne, jak i te segregowane, to świadczy o tym, że ustawodawca, powiedzmy, czy organizator tego, w ogóle tego nie przygotował. Słuchajcie, kpiną jest, żeby to było organizowane dopiero w momencie wejścia tego przepisu w życie, czyli 1 lipca. To powinno być wcześniej przygotowane. Ja powinienem wiedzieć, czyje mam kontenery. Ja do tej pory mam kontenery firmy, która w moim rejonie nie odbiera śmieci. To sobie zdajecie sprawę, ja podpisałem umowę z miastem, nie dostałem kontenerów, mam kontenery firmy, która w moim rejonie śmieci nie odbiera. No o czym to świadczy, moi drodzy? O nieudolności urzędników. Wysłałem maila do firmy, nie dostałem żadnej odpowiedzi. To też świadczy, że MPO ma w poszanowaniu klientów i wszystko. Płacę składkę. Nie dość tego, dostałem list polecony, gdzie mam skierować płatność. Skierowałem tam płatność, a potem się urzędnik otknął, że rozesłał ileś tysięcy listów poleconych, że płatności trzeba na rachunek błędne konto wpłacić. I potem to wszystko odkręcali. I nam mówią, że to jest dobrze przygotowane? Koszty ponosimy my. I słuchajcie, nie dziwcie się, że ludzie dostają kocie kwiku, bo prawda jest taka, że dokładnie, jeżeli chciał ktoś podpisać jakąś umowę do MPO, to kolejka... MPGIO. No każdy się do starej instytucji, jeszcze przed powstaniem tego. To kolejka była tasiemcowa, moi drodzy. Urzędnicy dokładnie nie wiedzieli, co należy wpisać. Szachowali ludzi numerami działek, przychodzi ktoś, mamy dunę, wszystko, a oni się pytają o numer działki. No na Boga miłego, no słuchajcie, no. Normalna firma pytała o adres i nie było żadnych problemów. Przez tyle lat miałem podpisaną umowę śmieciową z Hitą, nie miałem żadnych problemów. Miałem podpisaną na segregację, dostarczyli mi w danym dniu pojemnik, wiedziałem kiedy odbierają, nie było problemu. A tutaj nagle się okazuje, że jeżeli się kontenera nie wystawi na ulicę, to nawet kontenera nie odbiorą. Bo taki mieliśmy problem w Grębałowiance. Panowie przejechali samochodem i zostawili pełny kontener na 2 tygodnie. Robią zdjęcia, gdzie kontener stoi, że nie wystawiony. No ale wiesz, no tak nie powinno być. Nie powinno być. Proszę Państwa, kolega skończył. Ja ktoś jeszcze nie, to drugi kolega, pierwszy jest kolega Kawa. Przede wszystkim, panie Andrzeju. Umowę, kubeł pan ma mieć swój, a jak pan chce, to trzeba iść do MPO i dzierżawę podpisać. Kosztuje to 1 zł na miesiąc. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, koleżanko Chruściel, mogę? Koleżanka, tak. Bo koleżanka rozdała. Kontenery na domkach z wody znalazły się z rejonu Wzgórz Krzesławickich, bo była swego czasu pani radna Katarzyńska, nie wiem, czy koleżanka ją pamięta. Oczywiście, że pamięta. No i pani Katarzyńska robiła bardzo dużo szumu, że nie chce tych kontenerów, więc ja bardzo szybko zgłosiłem chęć wskazania miejsca na te kontenery. Trzecia rzecz. Dalej twierdzę, co chcę powiedzieć.
Ja miałem kiedyś kubeł 120 litrów. Teraz, w związku z tym, że mi przysługuje 240 litrów, ponieważ płacę 100% drożej. Płacę 80 zł na miesiąc od domu. I w tej chwili ja mam miejsca tyle w kontenerze, prawie na pół pusty idzie. No, segreguję śmieci, bo nie mogę odrzucić. Także w tej chwili nie powinniście się skarżyć, że domki podrzucają do was śmieci. Ależ, no. Ale kto się... Ja momencik. Kolega Zaryński. Ale to ja drugi raz, a pani koleżanka Jadwiga chciała pierwszy raz. Ale dobrze, to... zgłosiłeś się. Dobrze, chciałem tu koleżance pomóc. Ja chciałem jedną uwagę. Państwo, wiecie co, możemy dyskutować na temat tych śmieci z godzinę jeszcze. Nie ulega wątpliwości, że bajzel był totalny, to absolutnie Andrzeja popieram. Jest, jeszcze będzie długo. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że myśmy przypilnowali tych terminów składania tych wniosków odpowiednio. I proszę Państwa, myśmy, mówię o naszej spółdzielni, płacili, znaczy dokładnie ja płaciłem od 1 lipca nową stawkę za wywóz śmieci, to było te 100% więcej, to dokładnie 66 zł. Gdzie jak porównywałem te stawki z innymi mieszkańcami, nie wiem, w Wardowicach, w innych dzielnicach, to w każdej się za głowę łapał, ile ty płacisz za 4-osobową rodzinę. No tyle. Ale chciałem jedną rzecz powiedzieć, że dopiero kontenery dostaliśmy koło 20 sierpnia. Więc ja płaciłem za coś, co nie istniało, istniało tylko na papierze. Więc jakim prawem do mnie występuje ustawodawca i wymaga ode mnie, żebym ja za coś płacił, co nie jest przygotowane do końca, sprawdzone i nie ma w momencie wchodzenia ustawy, nie ma żadnych problemów z egzekwowaniem zapisów tej ustawy. Więc tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chcecie dyskutować jeszcze, to oczywiście. Kolasa, co proszę. Ja tylko jedno słowo. Oczywiście, że mieszkańcy domków dalej podrzucają śmieci. Ja przyjmę twoje śmieci, bo mam puste. Ale ja płacę 19,40. Ja płacę 80. Od osoby. A ty płacisz, masz 7 osób i płacisz 80. Nie jest to tak, że... A ja 60 zł za 3 osoby. A ja mam 4, płacę 66. Mogę powiedzieć, że się tak na koniec. No, 80. A ja ponad 7. Proszę Państwa. Mogę tak tylko na koniec Wam powiem. Ciesz się, że masz kontenery, Leszek, bo ja mam 5-osobową rodzinę, płacę 80 zł i pamiętam, jak była Straż Miejska w tamtym roku, chcieli mi dać mandat za to, że mam koszt. Nie, mały, nie wiem ile tych litrów, bo ja nie dodam. I tak, no mały, ten niebieski jakiś tam. I teraz miałam już Straż Miejską. Oczywiście musiałam pokazać umowę na śmieci, umowę na wywóz szamba i w ogóle mniejsza z tym, ale ja mówię, dobra teraz. Jeżeli ja daję umowę na śmieci i widzicie, że mam 5-osobową rodzinę, co w tamtym roku chcieliście mi dać mandat, znaczy z nimi grzecznie, bo nie ma co tam pyskować do nich za bardzo. Ja mówię, to jak w tym roku mówię to, że mam taki koszt, mam dalej 5 osób, to mówię, nic, nie dostaję mandatu, jest okej? Okay? A on mi mówi tak, a podpisała pani segregację? Ja podpisałam, ale o worki musiałam się sama prosić 10 razy dzwonić i jeszcze mnie ci zęba obrzucili tak przez ogrodzenie, bo powiedzieli, że sama jechała, przywiozła te worki. A on mówi tak, a mieści się pani do tego kosza teraz? Ja mówię, no mieszczę się ze śmieciami, tak fajnie się zmieściła. Jak się skrylę, to się zmieszczę. No to jak się pani mówi, mieści ze śmieciami do tego kosza, to jest w porządku. No tak, to mówię, no to jak, w tamtym roku miałam mieć bandat, a teraz... W tamtym roku było nie w porządku? A teraz jest w porządku. Zabrażę, no i tyle. Jest to temat rzeka. Tak, i dajmy spokój, bo... Jest to temat rzeka, można dużo mówić. I teraz ja bym chciał, wysłuchując, czy kolega Kawa chce coś jeszcze powiedzieć? Żadnie podczucze, że nie. Już. A zdrowie. Bo to jest kwestia interpretacji. Ktoś płaci 19 zł do osoby, a ktoś płaci 80 zł za całą rodzinę tych osób jest tam. 10. Dużo. No. Więc w związku z powyższym, to jest kwestia takiej retoryki, można mówić to czy tamto, co komuś pasuje. Pytanie jest jedno, czy Państwo chcecie, żeby na sesji, ewentualnie na Komisji Praworządności zaprosić kogoś z MPO. Tak. Oczywiście. Tak. Nie jakiegoś pracownika potrzebnego. Ten co wody rzucał. Ale ja myślę, że może nasz okres, to będzie zgadzać. Ja proszę Państwa,
więc w związku z tym zawsze można wystosować pismo, natomiast nie mamy gwarancji, że przyjdzie prezes. I mieć nie będziemy, ponieważ prezes może wydelegować pracownika. Ale jeżeli taka inicjatywa wyjdzie z komisji, widzę, że tu jest dyskusja, której... Przyjdzie jakiś pionek. Ochrony środowiska. Wysłucham, no to z ochrony środowiska to możemy zaprosić i zobaczymy, jaki będzie... Porozmawiamy. Wszystkich to tu. 16. Dobra. 9. 9. Proszę Państwa, rozumiem, że na chwilę obecną temat śmieci już każdy się wypowiedział. Póki co to są grzebie już teraz przestanę. Proszę Państwa, teraz przechodzę do takiego maila, który przyszedł. Uprzejmie informuję, iż 25 września zostanie dostarczony do siedzib dzielnic kolejny numer dwutygodnika Kraków.pl. Ponadto w skrytkach dzielnic znajdą się naklejki przeznaczone do kolportażu, a związane z akcją Jedźmy Razem. To są te naklejki i naklejki leżą tam przed Państwem. Z tyłu jest opis. Więc dlatego no proszę brać. Brak sąsiadów. Jechać ze sąsiadką. No. Ja jeszcze mam ognisko. O, cisza, nic się nie bierze. Nie mam sąsiada żadnego. Poprosiłem panią Kasię o wydrukowanie artykułu z Onetu. Czy Krakowianie czują się bezpiecznie w swoim mieście? Państwo zapewne przeglądając to się z tym zapoznali. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, to możemy skserować i przekazać. A o co chodzi? Chodzi o to, że sprawy zgłaszane u nas, w naszej dzielnicy, są dokładnie takie, jakie są w całym Krakowie. Więc to tylko dla poprawienia, załóżmy, samopoczucia, że nie jesteśmy sami. Więc to jest do otrzymania, jeżeli ktoś będzie chciał. Teraz przechodzimy do rzeczy przyjemnych. Wieczorek taneczny. O, proszę. Klub Duka to środka kultury Kraków Nowa Huta. Zaprasza seniorów. Jesteś zdziwiony. Seniorów. Klub Duka, to nie ja. Jak pozwolicie. Zaprasza seniorów. W Radzie Miasta jest taki zwyczaj, że jak ktoś przeszkadza, jest taka świnka żadna i oni chyba tam po 10 zł. O, to wyższe. Wyższe pensje mają. W każdym bądź razie i wrzucają tam w tej śwince trochę jest. Jak chcecie, ja mogę taką świnkę sprawić. U nas będzie po 5 zł. Bo ja przyniosę, bo mam taką świnkę. To przyniesie od razu 50 zł. Mniejsza wrzucić, bo przeszkadzasz. Dobracie miasta mają po 2,5 tysiąca, to mają kupę pieniędzy. A będzie, u nas będzie po 5 zł. O, już ile by było piątek, patrzcie. Klub Dukat Ośrodka Kultury Kleków do Wachuta zaprasza seniorów na wieczorek taneczny przy muzyce na żywo 28 września 013. Od godziny 18 do 22, ulica Styczna 1. I teraz najważniejsze, wstęp 15 zł. Proszę. Ale w cenie biletu ciepły napój. O! Co wy myślicie? Proszę mi zaprosić. Kolega, że wie co to znaczy. Znaczy, woli. To jest próba, powiedzmy pana Zygmunta Kiszki, wypracowania jakiegokolwiek zysku, który ma wpisany przez panią dyrektor Jezutek, że musi klub coś zarabiać, jakieś przychodzić, przynosić dochody. No i to są takie powiedzmy no, ratunkowe koła pana Zygmunta, no, który próbuje cokolwiek zorganizować, żeby jakikolwiek przychód powstał. No i słuchajcie, no 15 zł jest podane, no, tam będzie ciastko i herbata, no, no dlatego, no tak to wygląda, no. Ale to jest dla seniorów. Dlaczego dla seniorów? Dlaczego dla seniorów? Znaczy, nie jeszcze seniorów. Każdy ma.
Każdy może. Kolega Rajewski, proszę bardzo. Tu odnosząc się do słowa kolegi Andrzeja, ja tylko powiem jedną rzecz. Parę lat temu moja żona wynajęła klub Dukat, ale pan Zygmunt Kiszka tak ją przepytał, że jakby tam poszedł mój syn, po wielu prośbach i gwarancjach, że tam się nic nie stanie, że muchy nie zabijemy, zostało nam to wynajęte. Natomiast inni ludzie, którzy chcieli sobie tam zorganizować i nie udzielili takich gwarancji słownych, jeszcze powołując się na pewnych mieszkańców Grębałowa, zostało im, po prostu ten lokal im nie był wynajmowany, więc ludzie sobie odpuścili. Więc teraz pan Kiszka, jak szuka sobie dowodu, no to niech sobie przypomni poprzednie lata. Dziękuję. A bo w kulturze było, ale to nie wynają, no. Nie dobrze, no, urażony Grzesiu nam powiedział. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? To tylko zaproszenie. Tak, gdzie się bawią fajnie. Emeryci też. Pani Aleksiowie. Proszę bardzo. Pani Aleksiowie. Pani Aleksiowie. Pani Aleksiowie. Teraz tak, no to już skończmy. Kto będzie chciał, to sobie pójdzie. Proszę Państwa, jubileusz 30-lecia duszpasterstwa Chutników. Zaproszenie. I teraz może już tego pisma nie będę czytał, tylko tu duszpasterstwo Chutników i Stowarzyszenie Sieć Solidarności serdecznie zapraszają na uroczystość z okazji 30-lecia duszpasterstwa Chutników. Program uroczystości 28 września. 013, godzina 17, złożenie kwiatów pod obeliskiem Solidarności i Samorządu na Szklanych Domach, 17.15, odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie duszpasterstwa Chutników, 18. uroczysta msza święta w starej historycznej kaplicy kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej, na Szklanych Domach w Nowej Hucie, po czym 19.15 spotkanie koleżeńskie świetlicy. Przedstawiam to Państwu, jakby ktoś chciał. Proszę bardzo, patron duchowy jubileuszu, ojciec Piotr Chojnacki, opat zakonu cystersów, patronat honorowej uroczystości Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Do tego jest dołączone pismo, takie bardziej opisujące, ale punkty uroczystości są te, które podałem Państwu. Więc bardzo przekazuję to Państwu do wiadomości i wykorzystania. Oraz kombinat kultury, ależ to jest napisane. Jak 5-6 października zapraszam na jubileusz 30-lecia Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dni Kombinat Kultury, dni otwarte NCK, warsztaty, pokazy, spotkania autorskie, wystawy, wstęp wolny. 5 października, godzina 17. Nowochódzka Ballada, multimedialny spektakl w wykonaniu zespołu artystycznych NCK, wstęp wolny. 6 października, godzina 18, koncert Dorota Miśkiewicz i przyjaciele z udziałem Zbigniewa Wodeckiego, Wojciecha Waglewskiego, Kuby Badacha, Sera Teatralna. I tu jest zaproszenie ważne dla dwóch osób. Jeżeli ktoś chce iść, trzeba jutro zarezerwować sobie 6 października, godzina 18, rząd, miejsce. Jeżeli ktoś z Państwa radnych jest chętny, bardzo proszę. Jaki to jest dzień? Niedziela. 6 no nie. Sobota. Niedziela. No w każdym razie ja tu... Ja musiałem bilety oddać, a nie, pójdę za darmo. 80 złotych bilety. A to ja też chcę iść. A chodźcie z nimi obydwaj. Pójdziemy obydwaj. Nie ważna, ja z dziewczyną chcę iść. Proszę Państwa, i teraz chciałbym
teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali o posiedzeniach komisji. Od kogo zaczynamy? Komisja Budownictwa. Kultura, proszę bardzo. Komisja Kultury, 7 i 21 października. Komisja 18. Zdrowia, bardzo proszę. Komisja Zdrowia, 10, 17.30. Jak już przy głosie jestem. Komisja Mieszkaniowa, 17, ale o godzinie 17 zapisać sobie to. Nie 17.30, tylko 17. To jest pańczą myśl, tak? Tak. Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności, 2, 16 października, godzina 18. I komisja... Ochrony środowiska. 9, środa, godzina 18. Budownictwo już podawał kolega, ale... Nie, 14. Który? 14. Komisja Budownictwa 14, 22. 22 to jest wtorek. Aha, godzina? Godzina? Jeszcze 18, ale może być na komisję ogłoszona wcześniejsza. Sesja? Proszę Państwa, w związku z tym, że ostatni czwartek miesiąca wypada w 31, czyli dzień przed Wszystkimi Świętymi, dlatego proponuję Państwu sesję zrobić tydzień wcześniej, czyli 24, czyli sesja 24 października, godzina 17.30. Teraz Pani Kasia odczyta jeszcze raz, żebyście Państwo sobie sprawdzili. Bardzo proszę. Komisja Kultury 7 i 21 o godzinie 18. Komisja Zdrowia 10, 17.30. Komisja Mieszkaniowa 17, 17. Komisja Praworządności 2 i 16, 18. Komisja Ochrony Środowiska 9, 18. Komisja Budownictwa 14 i 22, 18. I sesja 24. Jeszcze prosił o głos kolega Zaleński. Dziękuję. Ja mam taką drobną uwagę na koniec sesji. Cały czas przy okazji naszych obrad mamy tutaj Państwa z Fundacji Stańczyka, którzy monitorują nasze zajęcia, że tak powiem. Ja mam od razu do Pani pytanie, do Pani akurat, bo co Pani nagrywa. Wy działacie w ramach Fundacji Stańczyka i to się nazywa dokładnie... nazywacie się dokładnie... Przejrzysty Kraków, tak? Tak, robicie te nagrania z sesji. Nazywamy się dokładnie Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej. Przejrzysty Kraków to jest jeden z programów. Jeden z programów. I to jest ten program dokładnie, tak? Tak. Więc ja mam pytanie w związku z tym. Skoro to ma być Przejrzysty Kraków i nagrywacie wszystkie sesje Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic. Ja też mam pytanie, Panie Przewodniczący, nasza sesja średnio ile trwa? Około 3 godzin? Dwie, pół, trzy, zależy. No to zależy, porządku. Miesiąc temu byliście Państwo też na sesji, ja z kolegą, z notabenem Grześkiem, pytaliśmy się dlaczego skończyliście zamieszczać naszą sesję w marcu. Potem po naszej interwencji była zamieszczona cała sesja z lipca do lipca dopiero. A w sierpniu, gdzie były bardzo niepochlebne opinie na temat Waszej działalności, zamieściliście sesję, całą sesję nagraną w wymiarze z 2 godzin, żeście wybrali dla siebie chyba najlepsze 20 minut, które było z tej sesji. Po prostu mam wrażenie, że ta sesja została ocenzurowana. Ponieważ monitoruję to z czystej ciekawości, jak to jest, więc ja mam pytanie, dlaczego uwagi, które były skierowane do Was wtedy, dokładnie miesiąc temu, były wycięte? Dlaczego z sesji, która trwała ponad 2 godziny, zrobiliście Państwo około 20 minut? Można to sprawdzić nawet w tym momencie.